Hubert.pl. Jesteśmy bezpieczni. No już. Dobra. Hubert Miściwojewski, Marcin Brzosek. Witam, witam. Ej, o w ogóle ile ty masz ten? Wstępu, nie? A jaki narożnik? Nie mogę powiadać, jak się załatwia takie rzeczy, bo wy jesteście hirami dziennikarskimi i po prostu nie powinniście dostawać dostępu do wszystkich stref. Aha. No ponieważ... A ty kim teraz jesteś? Ja jestem dziennikarzem, no. Ale jestem też osobowością medialną. Tak, aha. Słuchaj, ale w ogóle... Organizacja chce mieć mnie na płycie, chce mieć mnie na backstage'u. Aha. A poza tym mówię, no biegam dla sixpacka, więc mamy tutaj trochę większe możliwości niż po prostu... Szeregowy portal. Zasięgowo to nie wiem, czy jest coś tak tam lepiej. Jeszcze nie. Niż żeby ma B&B. Słuchaj, zobaczymy. Ale to się niedługo może zmienić. Od razu słowo narożnik. To się nie może... Mam zacząć przeklinać, żeby ci obcięło zasięgi, czy co? Nie, nie. Żartuję, to będzie wycięte. Słuchaj, słowo narożnik od razu mi się kojarzy. Jak kiedyś Monika robiła wywiad chyba z Arkiem i powiedziała... I ktoś powiedział, że on jest narożnikiem. Ona cię coś miała. Nie jesteś jednorożcem. Także to mi się od razu mi się kojarzy z Moniką. Po prostu obrócę tą plakietkę drugą stroną, żeby nie... Widzę, że wiele osób... Kole w oczy. Na medialu mnie to kole w oczy, tak. Tak, tak. Dobra, przejdźmy, Marcin, do creme de la creme i może poruszmy to właśnie, bo stałeś się dziennikarzem. Jak się odnajdujesz w tej funkcji? Nie jestem żadnym dziennikarzem. No wiesz, no... Nie wiem, czy wiesz, ale byłem współprowadzącym jednego z pierwszych programów internetowych na wirtualnej Polsce, Klatka po klatce. Tak, razem z Arturem Ozerem, w kanale miały sportowym. 25 odcinków, w kanale sportowym również. Własnym sumptem też prowadziliśmy taki podcast, który w pewnym sensie wyprzedzał epokę, ponieważ nawiązywał on luźno do freak fightów w prześmiewczy sposób, do MMA. Wyprzedziliśmy epokę, nie zawsze pionier najbardziej się obławia na tym, tak jak MMA bądź na bieżąco, którzy przyszli później, jakby przyszli z tym całym owczym pędem, no ale macie dobre zasięgi. Trzeba mieć to coś. Absolutnie. Słuchaj, Marcin, ale... No, właśnie tego się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego się to udało? Ale ty się chyba w tym dobrze odnajdujesz, no nie? Dzięki Urbańskiemu chyba. No, na pewno, przyszedł. Dobry wywiad po fejmie ze mną. Obejrzyjcie sobie właśnie wywiad Marcina z Bartkiem Urbańskim, jeszcze to chyba było z Fame 10, Mistrzostwo Świata. Słuchaj, Marcin, poruszmy temat twoich przyszłych walk, bo ty miałeś walczyć z Piotrem Szeligą, tylko z tego co wiem miałeś tą kontuzję chyba bicepsu, tak? Jak teraz wygląda twój biceps? Naprawiony? Tak, jestem już w 100% sprawny, wróciłem do pełnych treningów, pełnych sparingów. Były rozmowy na ten temat. Piotr Szeliga twierdził, że to już było potwierdzone. Ja o takich rzeczach kontraktowych się nie wypowiadam. Nie potwierdzasz. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Oczywiście potwierdzam różne rzeczy, jeżeli coś jest prawdą i coś powiedziałem, to mogę to potwierdzać, bo widzę, że ludzie się teraz boją używać słowa potwierdzam. Jeżeli coś powiedziałem, to potwierdzam to. I nie mam przeciwko temu żadnych hamulców, tak? Słuchajcie, życie to nie komenda, pamiętajcie. Dokładnie, dokładnie. Niektórych mają po prostu są na mentalnej komendzie w swojej głowie zamknięci. No i jak ta ręka twoja? Bardzo dobrze, już wróciłem do pełnych treningów, już kilka tygodni trenuję, sparuję, jestem w dobrej formie. I szykuję się do kolejnej walki, która zostanie potwierdzona już pewnie niedługo. Marcin, no właśnie, ja chciałem pociągnąć teraz trochę temat Piotra. Jeżeli pytasz się właśnie o Piotra Szeligę, to chętnie skrzyżowałbym z nim rękawice. Z tego co wiem, Piotr kategorycznie odmawia walki w MMA. Nie ma w sobie tyle odwagi, co jego kolega klubowy Don Diego, który wychodzi z mega dobrym zawodnikiem MMA i po prostu pokazuje jaja, tak? To jest dla mnie naprawdę okaz wielkich cojones. No. Niektórzy je mają, niektórzy ich nie mają. Aha, czyli instytuuje, że Piotr nie ma jaj. Bo tak insynuuję, tak. Okej, okay. Marcin, ale powiedz mi jedną rzecz. Skąd się w ogóle wziął wasz konflikt? Za co ty średnio przepadasz za Piotrem Szeligą? Wiesz co, no, nasze relacje były całkowicie neutralne. Zbijaliśmy piątkę. Piotrek nawet kiedyś do mnie tam w jakiejś sprawie napisał, żebym mu pomógł. Ja mu tam próbowałem pomóc. Nie pamiętam już dokładnie, co wtedy wyszło. Mniejsza z tym. No i potem przydarzyła się sytuacja, gdzie zostałem pomówiony o pobicie kogoś podczas pogali, gdzie walczyłem z Kasiuszem, tak, jakąś tam awanturę. Awanturę, nie pobicie. To było jakieś pomówione o udział w awanturze, tak? No i Piotrek gdzieś tam na swoim streamie, czego się potem tłumaczył, że ja byłem najebany, to nie tak. No, sorry, jak jesteś najebany i nie kontrolujesz, co mówisz, no to jest bardzo źle i osoby z twojego otoczenia powinny bardzo dużą poprawkę mieć na to, co się przy tobie mówi, tak? No i ja w każdym razie powiedział, że to było pobicie, on Wrzosek wjechał w jakiegoś gościa bez przyczyny. No i ja po prostu o to się zdenerwowałem, że w ogóle popołałem w internecie o jakąś sprawę praktycznie kryminalną, tak? No bo pobicie jest chyba ścigane z urzędu, tak? I przez prokuraturę, więc ja nikogo nie pobiłem. Tyle. I tyle, no. Słuchaj, ale no właśnie, jak to potem eskalowało? Ja widziałem te wasze puncze. Jak to mówi legendarny pan Jacek Murański,
O takich rzeczach się nie rozmawia. Myślę, że powiesz coup de mou. O bijatykach albo w ogóle, albo dobrze, albo w ogóle. Ale nie, ale ja mówię pomiędzy tobą a Piotrkiem. I to był początek tej całej awantury. Ja wrzuciłem chyba na Instastory ten właśnie artykuł, w którym on to screenshota z tego artykułu i napisałem: Piotrek, czemu mówisz takie rzeczy, no można powiedzieć bezczelnie w internecie pomawiasz o coś. A on odpisał mi: ja nie będę z tą walczył, w ogóle od razu już chyba, nie wiem, ja nie chciałem z nim walczyć, po prostu chciałem to wyjaśnić, tak? Nie będę z tą walczył, ty jesteś za dobry, masz duże doświadczenie, nie będę z tą walczył. No ja mówię, dobra, okej. No i wynika taka sytuacja, jak walczyłem z Sariusem, gadaliśmy sobie z Boxdelem przed jedną z konferencji i Boxdel się pyta, z kim byś potencjalnie widział się w następnej walce po Sariusie, jeżeli uda ci się wygrać. No to ja powiedziałem, że fajnie byłoby załatwić tą sprawę w klatce, jeżeli Piotrek byłby chętny oczywiście. No i wtedy była ta sławna sytuacja, byłeś zresztą tam przy tym stole, Piotrek wchodzi do mikrofonu i mówi: będzie walki, jeżeli chcesz walczyć w parterze. Tak, na konferencji. No. Tak. No to dobra, no to... Ale dobrze zasiaduje, nie? Tak, dobrze, słuchaj, no właśnie, ale walki w MMA, no raczej Piotrek, no wątpię, że przyjmie, ale no jest też ta stójka, gdzie Piotrek już walczył, no z Normanem Parker, także pokazał, że się nie boi. Nie, no walczył w stójce i w MMA, w stójce... Pierwszą rundę tak. Walczył w stójce, potem w MMA, no... No już wiem, jak to się skończyło, tak, no... Tak, no i pierwsza runda też wyglądała, walczył też z Arabem. I tak. Walczył, to było też w stójce, kickboxingu? W stójce, przepraszam. No i walczył z wujeszkiem Fericze, ale to w MMA. No i przedtem z Piotrkiem Piechowiakiem, gdzie sławne odklaskiwanie duszenia. I przedtem walczył z Krystianem Kudzianowskim na FEN 28. Pamiętam, to była jeszcze data, kiedy... Już wiemy o nim wszystko. Tak. No wszystko, właśnie. I powiedz mi, jak ty ocenisz ogólnie umiejętności stójkowe Piotrka? Technicznie jest średniakiem. Mhm. Ma dużo siły i ma mocne uderzenie i to jest jego jedyny atut według mnie. Jakbyś z nim walczył, to ty widzisz jakąś szansę, że Piotrek może cię utrafić i znokautować? Bo Norman pokazał, że on potrafił przyjmować na podwójną gardę te ciosy i one nie robiły na nim wrażenia. Co nie znaczy, że nie mógłby go znokautować. Ja myślę, że może mnie znokautować, tak samo jak ja mogę go znokautować. Jak wychodzi, ty mógłbyś mnie znokautować, jakbyśmy wyszli do walki. To by się nie stało. To nie jest na pewno pewne. To nawet nie jest prawdopodobne. Ale... istniałby taki promil szansy. Marcin, wszyscy znamy prawdę, słuchajcie. Ja walczyłem z Conorem, więc wiem, że na pewno byś mnie zakołtował. Nie, no ale powiedz mi, czy byłby dla ciebie... Musiałem, sorry. Czy byłby dla ciebie... Wiem, że prosiłeś mnie przed wywiadem, żeby już tego nie poruszać, ale... Nie, my już po prostu się z tego śmiejemy. Czy byłby dla ciebie jakimś wyzwaniem, Piotr? Oczywiście każdy przeciwnik jest wyzwaniem. Do każdego przeciwnika podchodzę jak do wymagającego przeciwnika. Do każdego przeciwnika się tak samo mocno przygotowuję. I również do Piotrka przygotował mi się równie mocno. Nie można go zlekceważyć. Ma mocne uderzenie. Jest mega chaotyczny. Mhm. Szybko się męczy pewnie. No i... Ale tą prawą ma. Prawą ma. Słuchaj, no właśnie. Powiedz mi jedną rzecz. Właśnie gdzieś tam powiedział na Instastory. Nie zapominaj, że ja mam swoją prawą. Kurwa, okej, dobra. Doskonale wiem, że będziesz bił prawą i doskonale wiem, jak to zniwelować. W którą stronę odchodzić. Słuchaj, właśnie. Ja teraz często zadaję te pytanie zawodnikom, bo uwielbiam to słowo, dominacja genetyczna. Czy ty byś... Sentino, co zapoczątkował. Czy ty byś był w stanie, myślisz, że zdominować genetycznie Piotrka na ewentualnych programach bądź na konferencji? W sensie zezłomować go? Tak. Nie wiem, raczej tak, no bo Piotrek bardzo często pierdoli go co poły po prostu. Gada różne rzeczy, których po prostu nie przemyślał. Ale czy ja bym dążył do jakiegoś, nie wiem, poniżenia go werbalnego? Znaczy nie. Znaczy nie jestem człowiekiem, który chce kogoś poniżać. Raczej argumentowałbym swoje racje i pokazywałbym, że są bardziej mojsze niż jego. Okej. Okay. A powiedz mi, a jak ty skomentujesz tą sytuację na ostatniej gali fejmu, gdzie Deni... Co tam się dzieje? Kudymo. Najman i Jaca. A to co, już oni się teraz biją? Próba awantury. Walka będzie z otworzeniem na pay-per-view, patrz. Guli, wiesz, nagrywaj. Ale jaja. Tak? Ale pan Jacek skacze, zobacz, jeszcze niedawno miał ten kontuzję. Ja już jestem takim jestem już taką hieną dziennikarzem, więc widzę, tego no? Widzę, mówię, Guli, tak. Nagrywaj, Guli, masz zajebiste ujęcie. Jo, ale co tam się dzieje? Patrz, ten widzisz to czy nie? Cięcie, no. A wiesz, kto teraz eskalował ich konflikt? Tak? Zrobiłem wywiad z Neymanem, potem z Jackiem. Się nie mył i kurwa dostał...
zastrzału. Wenerycznej przez to, tak? Dobra. Dobra, kontynuujemy. Czy zaraz będziemy kończyć. Jak oceniasz tą sytuację swojemu, gdzie miał z Denisem tą sprzeczkę? Piotrek. Wiesz co, nie wiem, co tam dokładnie poszło. Po nagraniu, na nagraniach, które widziałem, było tylko widać, jak Piotrek siedzi i chłopacy tam do niego mówią, nie wiem, czy tam przyjął jednego lepa. Jak ja mogę to skomentować? Jeżeli pierdolisz głupoty o pewnych osobach, powinieneś się liczyć z tym, że te osoby będą chciały się z tobą skonfrontować. Jeżeli mówisz o nich nieprzychylne rzeczy, musisz się spodziewać, że będą chcieli z tobą skonfrontować w nieprzyjemny sposób. No, na pewno. Jesteś dorosłym gościem, pierdolisz kurwa różne rzeczy o różnych ludziach, tak? I co potem? Uważasz, że przejdą koło ciebie i powiedzą ci cześć? Bądźmy dorośli. Okej. Okay. Marcin, ostatnio widziałem bardzo ciekawą rzecz. Czytałem artykuł, powiedziałeś, że przez 3 walki frikowe zrobiłeś więcej niż przez całą karierę w KSW. To jest, wiem, że... Clickbait. Tak? No pewnie, że tak. Nie wiem, dokładnie nie liczyłem nigdy tych pieniędzy. Co za farmazon? Proste, jestem dziennikarzem. Teraz, dobrze wiesz, jak to działa. Teraz powiem po francusku. Farmazon. Farmazon. Public provocateur. Public provocateur, farmazon. Ostatnia sprawa. Jest ktoś jeszcze oprócz Piotra, z kim chciałbyś może zawalczyć? Mateusz Murański na tą chwilę. Mateusz Murański w bardzo nieprzychylnych wiadomościach mnie zaatakował. O, pewnej nocy, znikąd. Stwierdził, że atakuje jego tatę. Ja tylko wypowiedziałem się, że według mnie przegrana z Pasutem to będzie początek końca jego kariery. On się strasznie poirytował, zaczął mi ubliżać. Ja powiedziałem, spotkajmy się, wyjaśnimy to w cztery oczy. Pojechałem do jego klubu, Crosscore'u w Gdańsku. Go tam nie było. Na miejscu dowiedziałem się, że już tam nie trenuje, ponieważ właściciele poprosili, żeby tam nie trenował chyba. Jakieś tam były krzywe akcje z jego strony. Słynny zakaz. Bardzo honorowy człowiek, tak się w internecie przechwala, że jest taki honorowy, ale zachował się co najmniej niehonorowo w tamtej sytuacji, przynajmniej z tego, co słyszałem. Napisałem, o 20 spotkałem się w tym klubie, on nie przyjechał, napisałem... Jak na solówę. Napisałem. Czemu cię nie było? On napisał, nie będę latał na twoje zawołanie. Ja zacząłem odpowiadać, no i mnie zablokował. Ale tak się spotkaliśmy i powiedział, że był w dużych emocjach i że nie miał tego na myśli, tak? Mhm. Ale napisałem, że i tak, że okej, okay, nie będziemy się teraz wykłócać, ale że chciałbym finalnie skonfrontować się i sprawdzić, czy jest taki mocny, jak twierdził. No to walka byłaby ciekawa tutaj, a na pewno konferencję. Typ na walkę... Jacek kontra Marcin Najman. Ciężko, co? Kurwa masz, no. Ja nie wiem. Tutaj jeszcze zależy ten, jakie będą zasady, wiesz? Bo kurde mom, nie odpowiadam na to pytanie. Dobra. Public provocateur. Bonjour za ten wywiad. Dzięki. Dzięki.